jedna. Gospodarzem naszej debaty będzie redaktor Jacek Saja. Dzień dobry, serdecznie i gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Plus. Tak się złożyło, że witamy również widzów, ponieważ nasza debata jest transmitowana na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie internetowej Legnica FM i na YouTubie. Pierwsza tura wyborów w Legnicy za nami, zwycięzcy tej pierwszej tury w naszym studiu. Nie wyobrażałem sobie, żeby państwo do nas nie dotarli. Radio od 30 lat bardzo mocno związane z Legnicą i okolicą. Gratuluję po pierwsze wyniku z pierwszej tury, a naszymi gościami są kandydaci, pretendenci do ubiegającej się o fotel prezydenta Legnicy. Wszystko wyjaśni się 21 kwietnia w niedzielę. Pani Joanna Śliwińska-Łokaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Maciej Kupoj, witamy serdecznie. Dzień dobry, jestem u państwa pierwszy raz, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam państwa serdecznie, gorąco jeszcze raz. W szczególności witamy wszystkich słuchaczy, ale też i widzów, jak się okazało. No i z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to, żeby przesłać pytania do państwa. Okazuje się, że zainteresowanie było bardzo dużo. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zadać wszystkich pytań, ale przynajmniej te zagadnienia poruszają się bardzo często wokół tych samych tematów. No i od państwa właśnie będziemy chcieli usłyszeć, jakie państwo widzicie rozwiązania po to, żeby Legniczanom żyło się lepiej, dostatniej. Za chwilę się o tym wszystkim dowiemy. A, jeszcze jedna taka informacja dla wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o regulamin, państwo doskonale znają. Czas na odpowiedzi 2 minuty, czas na prezentację 1 minuta. O pozostałych rzeczach powiemy później. Państwo będziecie słyszeli sygnał, który 10 sekund przed końcem wypowiedzi, który będzie dyscyplinował. No i sygnał kończący czas na odpowiedź. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za przesłane do nas pytania, co oznacza, że Legniczanie są bardzo mocno zainteresowani tym, co się zbliża, co przed Legnicą i że jest wiele rzeczy i bolączek, które chcieliby rozwiązać. No dobrze, ja się nagadałem, zagadanie mi płacą, a to zdaje się państwo mieli tutaj mieć najwięcej do powiedzenia i właśnie teraz przechodzimy do prezentacji. Jeszcze tylko jedna informacja dla słuchaczy. Drogą losowania wyłoniliśmy kto pierwszy. Pani Joanna Śliwińska Łokaj, minuta na zaprezentowanie się. Dziękuję bardzo. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak jak pan redaktor wspominał, nazywam się Joanna Śliwińska-Łokaj. Od urodzenia jestem Legniczanką. Tutaj całe szczeble edukacji przeszłam. Jestem szczęśliwą mamą. Od prawie 20 lat zarządzam swoją firmą, została założona w 90 roku przez moich rodziców i wspólnie ją prowadzimy. Cieszę się, że jestem w drugiej turze, ponieważ Legniczanie na ulicy, z którymi się spotykam, mówią mi, że są już gotowi na to, żeby kobieta przejęła stery w mieście. Także jestem gotowa do tego i cóż, dziękuję za wszystkie głosy, które do tej pory otrzymałam i do zobaczenia w drugiej turze, w drugim głosowaniu. Czas na prezentację pana Macieja Kupaja. Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie państwa. Ja też jestem legniczaninem od urodzenia, właściwie już nawet legniczaninem w drugim pokoleniu. Jestem absolwentem politologii, radnym Rady Miejskiej Legnicy już 2 kadencji. Przez lata pracowałem w Komisji Budżetu i Finansów, Kapituły i Statutu. Jestem obecnie przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Byłem także wcześniej wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Skutecznie zabiegałem m.in. o wprowadzenie karty dużej rodziny w Legnicy. Byłem współautorem wprowadzonej w roku 2018 uchwały o bezpłatnej komunikacji dla dzieci i seniorów. Staram się od dłuższego czasu o wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Legnicy. Mam nadzieję, że teraz się uda. No a prywatnie jestem oczywiście mężem. Mam 2 dzieci. Młodszy Maciek, mój imiennik, jest w przedszkolu. Starsza córka właśnie szykuje się do komunii, czyli jest 3. klasistką. Lubię snowboard, lubię wspinaczkę, trochę biegam. No i tyle chyba o mnie. Wydawałoby się, że już wszyscy mieszkańcy Legnicy powinni bardzo wiele na państwa temat wiedzieć. Okazuje się, że świadomość części mieszkańców dotycząca tego, że w ogóle druga tura wyborów się odbędzie, wcale nie jest aż tak bardzo zadowalająca, jakbyśmy sobie tego życzyli. Stąd też ta prezentacja. Bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, przechodzimy w takim razie do pytań. Pytania, tak jak mówiłem, spływały od naszych słuchaczy wieloma drogami, a mianowicie telefonicznie, mailowo, messenger. Jedna z rzeczy, którą interesuje naszych mieszkańców Legnicy, jest, jaką macie państwo wizję rozwoju miasta pod względem inwestycji, ale nie tych już rozpoczętych czy zaplanowanych, ale jakie są pomysły na nowe inwestycje. Najbardziej państwa zdaniem potrzebne Legnicy. Pierwsza odpowiada pani Joanna Śliwińska-Łokaj. Dziękuję bardzo. Proszę państwa,
to, co jest rozpoczęte, to też jest ważne, ale Legnicianie oczekują tego, żeby nasze miasto się rozwijało. Pierwszymi inwestycjami, które powinniśmy się zająć, to jest ze względu nawet na nasze położenie, to jest centrum przesiadkowe. Uważam, że Legniczanie zasługują na to, żebyśmy mieli centrum z prawdziwego zdarzenia, tak żebyśmy mogli bezpiecznie przyjechać do Legnicy, wyjechać, tak żebyśmy mogli turystykę, o której się dużo mówi, kolokwialnie mówiąc, rozkręcić, tak? Do tego potrzebne jest właśnie centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia, które powinno się znajdować po prawej stronie od dworca PKP. Drugą rzeczą, o której już parę lat temu się wspominało, jest zagospodarowanie kina Ogniska, które niestety stoi i czeka na to, żebyśmy mogli coś z nim zrobić. Jak Państwo wiecie, w sąsiednich miastach, na przykład w Wałbrzychu czy w Jeleniej Górze, jest filharmonia. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że w naszym mieście jest bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie szkoła muzyczna, powinniśmy pomyśleć właśnie o tym pomyśle, żeby zagospodarować to kino, tym bardziej, że jest ono w centrum miasta, ma świetną scenę i szkoda byłoby, żeby tak wspaniały obiekt zmarnował się. Kolejną rzeczą są oczywiście inwestycje w drogi, no bo nie można zapomnieć o tym, że nasze drogi są w opłakanym stanie. To jest bardzo ważne, bo to jest też inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. A przecież mieszkańcy muszą być bezpieczni w naszym mieście, bo to jest jeden z najważniejszych rzeczy, które mieszkańcy oczekują, czyli tego, żeby prezydent zapewnił im bezpieczeństwo w naszym mieście. Dlatego inwestycja w drogi, w chodniki i w to wszystko, co nas otacza, czyli pobliskie podwórka. Tu powinniśmy być bardzo mocno ukierunkowani według mnie na to, żebyśmy te wszystkie infrastruktury poprawili tak, żeby Legnica była po prostu przyjaznym miastem. To są takie pierwsze potrzeby inwestycji. Oczywiście mówi się również o sali, o hali widowiskowo-sportowej. To jest bardzo ważne. Czy chociażby basenie, no ale niestety czas jest nieubłagalny. Legnica ma bardzo wiele potrzeb, ale przynajmniej wiemy, jakie są tutaj pomysły właśnie na te nowe inwestycje. Czas dla pana Macieja Kupaja. Tych rzeczy jest na pewno bardzo dużo, panie redaktorze, ale musimy faktycznie zakończyć te inwestycje, które są rozpoczęte, które są już ciągle aneksowane. Musimy się przyjrzeć tym aneksom i dodatkowym kosztom i musimy przede wszystkim zakończyć te inwestycje, które już trwają, które się już powinny dawno temu skończyć. No a nadal są dla nas jakimś dużym problemem, choćby trzeci etap zbiorczej drogi południowej, który już powinien być zakończony kilka miesięcy temu, a jest rozgrzewany. Mamy problem Karlińskiego i tak dalej. I niestety nad tym nie możemy przejść do porządku dziennego, to trzeba zrobić. Perspektywa pięcioletnia to oczywiście fajna perspektywa na planowanie pewnych inwestycji i tutaj musimy się zająć przede wszystkim drogami i chodnikami. To jest największa bolączka Legnicy. Między innymi pan prezydent obecny stracił przez to swoją funkcję, przez to, że się tym nie zajął. Musimy się zająć tym. Kolejna kwestia to jest oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców, bo z tym mamy także bardzo duży problem. No i porządek. Ten bałagan jest wszechogarniający. Musimy to miasto posprzątać. I druga, kolejna bardzo ważna rzecz to szykowanie się pod absorpcję środków unijnych. Ja przypomnę, że mam 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu tych funduszy unijnych. Myślę, że znam się na tym nieźle. Zresztą myślę, że Państwa słuchacze doskonale znają opactwo w Krzeszowie. Ja byłem autorem dwóch projektów rewitalizacji tego Krzeszowa. Udało się tam pozyskać 50 milionów dotacji z środków unijnych. I ten Krzeszów naprawdę niesamowicie się zmienił i tak samo może zmienić się Legnica. I to jest podstawa, że musimy być przygotowani na te środki unijne. Musimy zacząć już dzisiaj przygotowywać odpowiednie wnioski, konkursy, dokumenty, programy po to, żeby po prostu móc te pieniądze pozyskiwać. No i oczywiście chyba ważna sprawa to jest hala widowiskowo-sportowa i kolejny basen. To są takie zapóźnienia cywilizacyjne, można powiedzieć. Legnica tego nie ma. Nasz sąsiad, można powiedzieć, do niedawna Lubin Legnicki, to już dawno ma, a my dzisiaj tego już nie mamy. Oczywiście nie marzy mi się basen za 250 milionów złotych. Na to nas nie stać. Natomiast no, dzieci muszą gdzieś się uczyć pływać. Naprawdę muszą, dlatego zbudujemy trzeci basen na miarę naszych możliwości, także możliwości finansowych. W przypadku obu państwa pojawiła się tu kwestia bezpieczeństwa Legnicy. No Legnica niestety nie ma zbyt wysokich rankingów w tej kwestii. Jest to na pewno też rzecz, która przewijała się w pytaniach od naszych słuchaczy. Natomiast dotknęła pani tutaj jednego z tematów i pytania dość takiego precyzyjnego, ale rzeczywiście było wiele zapytań o to. Tutaj ten wątek już się przewinął. Okazuje się dość ważna dla mieszkańców Legnicy była kwestia, czy sprawa związana właśnie z kinem Ognisko, o którym pani wspomniała, będzie jednym z bardziej
priorytetowych zadań nowej władzy w Legnicy? A jeśli tak, to jakie są plany zagospodarowania tego obiektu? Wiemy, że no to tak dość precyzyjne pytanie dotyczące jednego z obiektów, ale okazuje się, że mieszkańcy mają takie oczekiwania. Pani Joanna. Dziękuję bardzo. Tak, uważam, że jest to niezbędne, potrzebne. Jeżeli chcemy, żeby nasze miasto się rozwijało, żeby było drugim ważnym miastem w regionie, musimy zadbać też o kulturę, o to, co mieszkańcy oczekują. Myślę, że w kontekście szczególnie szkoły muzycznej, którą mam naprawdę na wysokim poziomie, powinniśmy zadbać o to, żeby to ognisko przekształciło się w filharmonię, tak żeby młodzi ludzie mieli gdzie wystawiać swój talent. Tak? Dzisiaj jeżdżą do odległych miast, żeby móc grać. To jest niedopuszczalne, dlatego że historycznie może nie było u nas filharmonii, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta filharmonia tu była. Wiemy o tym, że mieszkańcy oczekują szerszej oferty kulturowej, tak? Kulturalnej. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby tą scenę zagospodarować. Chociaż to nie tylko to, bo również scena powinna być wykorzystywana do prezentowania innych talentów młodych ludzi. Wiemy, że dzisiaj młodzi ludzie są bardzo wszechstronni, mają pomysły na siebie, więc może tą scenę maksymalnie wykorzystać, żeby mogli ogólnie wystawiać się ludzie, którzy mają jakieś swoje talenty. Dlatego uważam, że ten obiekt nie powinien niszczyć, szczególnie, że mu, tak jak już wcześniej wspominałam, jest w ścisłym centrum naszego miasta i myślę, że to jest jeden z priorytetów, które powinniśmy wziąć pod uwagę w inwestycjach naszego miasta. No to była przez długi czas skomplikowana sytuacja, potem okazało się, że to jednak miasto powinno zagospodarować ten obiekt. No i pytanie na właśnie rozwiązanie tego problemu, o którym mówili nasi słuchacze i mieszkańcy Legnicy, pan Maciej Kupaj. To nie jest do końca tak, panie redaktorze. Faktycznie obiekt należy do nas od 2009 roku. To już jest 15 lat. Ja miałem przyjemność w nim być w tamtym tygodniu, więc dokładnie zobaczyłem, jaki jest stan tej całej infrastruktury. Kwestia sporna, to jest kwestia sporna, która do tej pory nie została rozstrzygnięta. Mówimy tutaj o lokalu po byłej restauracji Polonia i przypomnę, że tam dalej jest taki nie do końca legalny najemca i to jest tak naprawdę, to są dwa lokale, czyli ten Ciucholand po Polonii i kawiarnia, czy właściwie bar Warka, tak, który jest z boku. To są dwie kwestie sporne. Natomiast kino Ognisko nigdy, od 2009 nigdy nie było tematem spornym. Ten budynek jest o tyle też ciekawy, że tak naprawdę składa się z dwóch budynków, bo jeden budynek to jest właśnie budynek nad restauracją Polonia, byłą restauracją Polonia. Myślę, że wszyscy słuchacze radio wiedzą, o którym budynku mówię. I drugi to jest budynek byłego kina Ognisko. I o ile budynek byłego kina, powiedzmy, że nie jest w najgorszym stanie, natomiast no, ten drugi budynek jest zdecydowanie w gorszym stanie technicznym. Oczywiście koleżanka tutaj, moja kontrkandydatka, mówi, dużo obiecuje, natomiast żeby to wszystko zrealizować, to trzeba mieć konkretne na to wszystko pieniądze. Oczywiście możemy sobie dzisiaj obiecać filharmonię, że ją zrobimy, natomiast powiedzmy sobie szczerze, my tego nie zrobimy. Zrobi to ewentualnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i możemy o tym rozmawiać z władzami województwa. Natomiast dzisiaj Legnicy nie stać na kolejną instytucję kultury. Ja przypomnę, że koleżanka niedawno głosowała za tym, żeby obniżyć finansowanie dla Legnickiego Teatru o kwotę 500 tysięcy złotych, a dzisiaj mówi o budowie nowej instytucji kultury, która będzie kosztować kilkanaście milionów złotych rocznie, więc to oczywiście no, obiecać można wszystko, ale nie wszystko da się zrealizować w ramach pewnych relatywnie niedużych możliwości finansowych miasta. Zgadzam się w 100%. Mamy super utalentowaną młodzież, oni muszą mieć grać, dlatego myślę właśnie o budowie czegoś nowoczesnego, takiej hali widowiskowo-sportowej, która łączy te dwa tematy. Natomiast co do filharmonii, jestem gotowy na te rozmowy i przyznam szczerze, że już je rozpoczęliśmy. Natomiast no, czekamy na decyzję władz województwa, bo to od nich będzie zależało. Skoro wśród słuchaczy, wśród mieszkańców Legnicy przewijał się temat kina Ognisko, myślę, że tu jest też jakiś taki sentyment do tego obiektu, z którego kiedyś mogli korzystać. Ale przechodzimy do kolejnych pytań. Tym razem problem dość poważny, jakim jest oddłużenie miasta. Jak duży, państwa zdaniem, jest to problem, czy wręcz hamulec w rozwoju Legnicy? I pytanie drugie, właściwie już z tezą, że takowe miałyby nastąpić, a mianowicie skąd nowy włodarz miasta weźmie pieniądze na podwyżki dla pracowników instytucji podległych miastu? Ja zaczynam znowu? Myślałam, że będzie miał być na zmianę, przepraszam. Przepraszam, pan Maciej. Dobra, to proszę czas od początku i jasne, już odpowiadam. Więc tak, oczywiście oddłużać miasto możemy
czy potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, tak? I możemy mówić, że możemy to zrobić po pierwsze poprzez zmniejszenie wydatków, ale jest też drugie rozwiązanie, poprzez zwiększenie dochodów miasta. I to drugie, w mojej opinii, jest zdecydowanie bardziej korzystne dla miasta. I teraz pan redaktor pewnie mi spyta, w jaki sposób. I tutaj kilka propozycji, konkretnych propozycji w moim programie, które zamieściłem na stronie kupaj2024.pl są, tak? Dużym problemem Legnicy jest problem ubywających mieszkańców. Każda osoba, która wyjeżdża, to jest ubytek w dochodach z PIT-u, to jest także czasami ubytek z dochodów z CIT-u, ponieważ często wyprowadzają się ze swoimi spółkami. I my musimy zacząć konkurować z innymi miastami, z innymi miejscowościami o mieszkańców i o przedsiębiorców. I tutaj największym problemem jest oczywiście to wszystkie te miasta, przepraszam, okoliczne gminy, można powiedzieć, miasteczka, tak? Mówimy tutaj nie tylko o Jaworze, bo do Jawora raczej nikt się stąd nie wyprowadził, natomiast mówimy tutaj o Kunicach, o gminie Miłkowice. My utraciliśmy w stosunku do nich tak około 25-30 tysięcy mieszkańców. 30%, 20% Legniczan wyjechało w ostatnich latach i tam zbudowali swoje domy. To były naprawdę dobrze sytuowane osoby, które musimy powoli znowu ściągać do Legnicy. Stąd pomysł, między innymi, po pierwsze, utworzenia karty Legniczanina, żeby mieszkanie w Legnicy się opłacało, bo oni nie mieszkają w Legnicy, ale korzystają z naszej całej infrastruktury. I druga kwestia to jest uruchomienie terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. I tutaj mówię między innymi o terenie na Piekarach, tak, przy jednostce A. Mówię o tym, tak, terenie, które stoi pusty od wielu, wielu lat i myślę, że na to trzeba go wykorzystać. Poza tym, no, ja mówię, mamy 500 000 hektarów gruntów rolnych. Naprawdę to jest absurdalne, że my dzisiaj marchewkę sadzimy w Legnicy, a budujemy domy poza miastem. To powinniśmy całkowicie to odwrócić, tak? No i oczywiście racjonalne zarządzanie tymi inwestycjami, tak? To też jest bardzo ważna sprawa. I pani Joanna. Dziękuję. Oczywiście zadłużenia trzeba spłacać, to co do tego nie ma wątpliwości i ten dług musimy go po prostu spłacić. Natomiast wiele rzeczy wpływa na to, żeby obniżyć, ale też żeby nie zahamować rozwoju miasta, bo to jest bardzo ważne. Nie możemy się skupić tylko na spłacie, ale też nie możemy zahamować rozwoju miasta. Ale oczywiście musimy ściągnąć jak największą ilość osób, które nie mieszkają już w Legnicy albo jeszcze nigdy nie mieszkały w tej Legnicy. Uważam, że powinniśmy podnieść, wspomóc szkoły, które są na naszym terenie. Szkoły wyższe mam na myśli, czyli Kolegium Witelona i Politechnikę Wrocławską. Tak, żeby byli bardziej atrakcyjni dla młodych ludzi. Dzięki temu, że wzmocnimy ich, one oczywiście świetnie działają i co do tego nie mamy wątpliwości, ale dzięki temu, jeśli młodzi ludzie tutaj przyjadą do nas i będziemy mieli dla nich szeroką ofertę, nie tylko szkolną, bo też chodzi o rozrywkową część, czy chociażby o mieszkalnictwo, wtedy mam nadzieję, że wzrośnie liczba mieszkańców. A jak wzrasta liczba mieszkańców, wiadoma sprawa, wzrasta też dochód miasta. Ważną sprawą jest również to, żeby uatrakcyjniać ofertę dla firm, które mogłyby tutaj przyjechać do Legnicy i się osiedlić, bo też dzięki firmom, które tutaj są, mamy dochody. Wiadoma sprawa, że firmy znajdujące się na terenie miasta płacą podatek CIT, płacą podatek PIT. Dzięki temu nasz dochód rośnie, bo wiadomo, że z pustego nawet Salomon nie naleje. I to jest bardzo ważne. Ważną rzeczą jest także to, aby, tak jak kolega powiedział, przygotować grunty i uwolnić te grunty pod budownictwo jednorodzinne w szczególności, bo tutaj jeśli chodzi o deweloperkę i mieszkania, które są budowane, jest ich naprawdę sporo. Natomiast miejsca pod budowę jednorodzinną jest ich znacznie w mojej ocenie mało. W związku z powyższym powinniśmy te grunty, które mamy jeszcze w swoich zasobach, przekształcić tak, żeby mogli mieszkańcy tutaj znaleźć swoje miejsce na ziemi i budować się tutaj i płacić też oczywiście podatki. Myślę, że to nie jest tylko problem Legnicy, ale bardzo wielu większych miast, gdzie jest taki trend wyjeżdżania na obrzeża, gdzie chcemy mieć własny domek, gdzie chcemy mieć ciszę i spokój i takiej ucieczki trochę na wieś, ale no, też musimy szukać właśnie rozwiązań dla Legnicy, dla miasta, które ma olbrzymi potencjał. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jedną z bolączek mieszkańców Legnicy okazuje się, jak to nazwali, jest potrzeba odbetonowania miasta. Odbudowa drzewostanu miejskiego i zapobieganie niepotrzebnej wycince drzew, rozbudowy i rewitalizacji terenów zielonych, a także, jak to nam sygnalizowano, stworzenie turystycznej mapy Legnicy. Pani Anna. Tak.
Zieleń jest w mieście bardzo ważna. Mamy niektóre rejony w mieście, które są zielone i są bardzo przyjemne. Natomiast są takie miejsca, na przykład centrum niestety i Plac Słowiański, które chociażby, które niestety pozostawiają wiele do życzenia. W związku z powyższym musimy o to zadbać. Wszystko jest oczywiście do uratowania, ponieważ stawianie jakichś doniczek uważam, że jest kuriozalne. Myślę, że zdecydowanie lepiej drzewa rosłyby w glebie i były przede wszystkim tańsze w utrzymaniu, bo niestety ktoś te drzewa w doniczkach musi podlewać i musi o nie dbać. Poza tym myślę, że drzewa też męczą się, w cudzysłowie oczywiście, w tych doniczkach. Natomiast jest to konieczne, a przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w pobliżu huty, która mimo tego, że w ostatnich 8 latach tam została zainwestowana prawie 1 000 000 000 zł na to, żeby te filtry były zagospodarowane, zakupione te filtry do huty, natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest wciąż mało, ale huta jest i jej nie przestawimy, dlatego powinniśmy tworzyć takie filtry zielone. Pomysłem są właśnie drzewa, które ostatnio zostały, są bardzo popularne, szczególnie na zachodzie, tak zwane oxy tree, czyli drzewa, które mają za zadanie wyprodukowanie dużą większą ilość tlenu. Są to specjalnie stworzone drzewa właśnie do takich przemysłowych terenów. To są drzewa, które bardzo szybko rosną. Mają świetne drewno, ponieważ nie posiadają na przykład sęków, więc też można je wykorzystać. I to jest, uważam, jakiś pomysł na to, żeby ta Legnica odzyskała lepszą, bo przecież wszyscy chcemy oddychać lepszym powietrzem, bo to też jest forma bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, jaki prezydent i ktoś, kto rządzi miastem, powinien dać swoim mieszkańcom. Także to jest ważne, ale są też zaniedbane skwery, są też zaniedbane miejsca w Legnicy, które powinny być zadbane, ponieważ jesteśmy pięknym miastem, jesteśmy miastem starym i tak naprawdę ta nasza estetyka powinna być podbita właśnie pięknymi klombami, pięknymi zielonymi skwerami, a do tego przede wszystkim każdy mieszkaniec w swoim rejonie powinien mieć takie miejsce zielonego odpoczynku. Dziękuję bardzo. Skoro mamy piękny park, co prawda ta wielka nawałnica mocno tam narozrabiała, jednak jest to fajny obszar zieleni, którego wiele miast może nam pozazdrościć. Jednak mieszkańcy Legnicy oczekują więcej tej zieleni, no bo tych zapytań dotyczących właśnie bolączką, jak ją nazwali, odbetonowaniem i uzielenieniem, tak to na skróty nazwijmy, miasta, było naprawdę dużo, stąd też to pytanie się pojawiło. Czas dla pana Macieja Kupaja. Tak, faktycznie ta nawałnica poczyniła wiele szkód. Zresztą pamiętam, bo jeszcze jak młody chłopak byłem, sprzątałem między innymi nasz Legnicki Park, właściwie głównie nasz Legnicki Park. I te tematy związane z ekologią są mi też bardzo bliskie. Mamy świetną koncepcję dotyczącą budowy ścieżek rowerowych. To jest koncepcja z roku 2017. Ona już ma parę lat, ale naprawdę jest całkiem niezła. I ona zakłada między innymi technologię budowy, a przede wszystkim połączenie, takie główne ścieżki rowerowe, czyli połączenie piekar z centrum miasta i dodatkowo na przykład połączenie piekar ze specjalną strefą ekonomiczną. Tak, to nie może być tak, że dzisiaj ludzie mają do wyboru tylko i wyłącznie autobus i to koniecznie musimy zrobić. Tam jest między innymi kwestia budowy parkingów rowerowych. Ja rozmawiałem ostatnio z dzieciakami w parku. Oni chęcią by jeździli rowerami do szkoły, ale nie mają gdzie ich zostawić. Te parkingi muszą być zadaszone. Osoby, które na przykład dojeżdżają do Wrocławia pociągiem, także nie mają gdzie zostawić swoich rowerów przy dworcu. A przypomnę, że na dworcu mamy mnóstwo wolnych przestrzeni, gdzie możemy stworzyć takie parkingi na rowery, żeby one stały tam bezpiecznie, żeby po prostu osoba wracająca z tego przysłowiowego Wrocławia mogła jednak wsiąść na ten rower, żeby on jeszcze w Legnicy był, bo z tym też, jak państwo wiecie, mamy bardzo duży problem z kradzieżami. Oczywiście oprócz naszego parku musimy jeszcze przywrócić teren Parku Mieszczańskiego, tak zwanego Parku Mieszczańskiego, czyli Lasku Złotoryjskiego, go wykorzystać na potrzeby rozwoju tego potencjału i potrzeb mieszkańców. Mam w planie i w programie wyborczym program budowy parków kieszonkowych. Pierwszy zbudujemy, już właściwie uruchomimy bardzo szybko, bo on jest przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Wystarczy go otworzyć tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o ekologię, to mówimy o tym od wielu lat. Ja mówię na tym na sesjach. Wykorzystajmy fotowoltaikę w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach. Naprawdę to się świetnie tam sprawdzi, dlatego że produkcja energii elektrycznej jest wtedy, kiedy jest słońce, czyli w godzinach pracy. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo opłacalna sprawa. No i jeżeli chodzi o turystykę, turystyka była w ogóle moim wiodącym przekazem całej kampanii. Uważam, że to jest bardzo ważna, to jest bardzo dobry biznes. Dolny Śląsk odwiedza 13,5 miliona turystów i oni nie mogą przejeżdżać tylko przez Legnicę, muszą w niej zostać.
Mało czasu. Mało czasu. Dwie minuty to tak naprawdę bardzo dużo czasu w radiu, jednak oprócz tego, że rozmawiamy, oprócz tego, że naszą największą siłą jest lokalność, bardzo się cieszę, że państwo przyjęliście nasze zaproszenie, że jesteście z nami w studiu, ale radio to też muzyka, więc chwila wytchnienia dla państwa, dla widzów i słuchaczy i za chwilę po przerwie muzycznej wracamy do rozmowy. A co puszczacie? No i wracamy po krótkiej przerwie muzycznej do rozmowy z naszymi gośćmi, pani Joanna Śliwińska-Łoka i pan Maciej Kupaj. Po pierwszej turze wyborów zwycięzcy, a w poniedziałek, 22 kwietnia, zarówno pani, jak i pan, ale także przede wszystkim legniczanie obudzą się w nowej rzeczywistości. Zmiany już nastąpiły po pierwszej turze. Ktoś z państwa będzie otwierał w poniedziałek szampana być może, a potem przyjdzie czas na zaprzysiężenie, na zarządzanie miastem. No i tutaj pytania również i informacje, które dostaliśmy od naszych słuchaczy. Jaka będzie pierwsza decyzja nowego prezydenta, jaką podejmie? Co w pierwszej kolejności zamierza zrobić nowy prezydent? Jakie podjąć decyzje? No i jakby uzupełnienie tego pytania, domyślam się, że to pracownicy, no nie wnikaliśmy, kto te pytania zadaje. Czy będą to czystki w Urzędzie Miasta i Miejskich Spółkach? Odpowiada pan Maciej Kupaj. Dobrze. Znaczy, cieszę się, że pierwsza rzecz, którą miałem zrobić, czyli otworzenie tych barier covidowych, zlikwidowanie tych barier covidowych, zostało już zrealizowane. Także pierwszą rzecz mam już za sobą. Dziękuję serdecznie ustępującej władzy, bo no długo na to legniczanki i legniczanie czekali, żeby to urząd był dla nich. Żeby otworzyć ten urząd, to naprawdę bardzo symboliczne. Chciałem to zrobić jako pierwsze, ale to już mam za sobą. No i co dalej? No pierwsze decyzje, no to będą związane, takie decyzje związane z gaszeniem pożarów, które już są, czyli mówimy tutaj o strajku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Chodzi oczywiście o pieniądze i ten strajk trwa już 3 miesiące, więc go musimy załatwić. Druga sprawa, która też nie cierpi zwłoki, to już jest praktycznie 2 lata konfliktu z Urzędem Marszałkowskim w sprawie Legnickiego Teatru.
i nam się to po prostu nie opłaca. Urząd Marszałkowski będzie dysponentem środków europejskich, więc no nie możemy sobie na to pozwolić, żeby kłócić się o drobne, kiedy mówimy o milionach złotych. To musimy zakończyć. Trzecia sprawa, no to oczywiście zbadanie przedłużających się inwestycji, między innymi trzeciego etapu zbiorczej drogi południowej, bo przestaje tutaj być bezpiecznie, musimy to szybko skończyć. Możliwie jak najszybciej, szczególnie w kontekście remontu Alei Rzeczypospolitej, bo zaraz będzie mieć jakąś katastrofę komunikacyjną. Czwarta rzecz symboliczna to przystąpienie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wystąpiliśmy, nie chcemy wrócić na mapy turystyczne Dolnego Śląska. To naprawdę bardzo ważna sprawa. Piąta rzecz to posprzątanie Legnicy. Naprawdę, może nawet z udziałem mieszkańców, ale musimy ją posprzątać szybko i definitywnie i potem już powierzyć to wszystko służbom miejskim, żeby pilnowały, że na bieżąco, żeby to było czyste. Mówiłem o uruchomieniu parku kieszonkowego. Jako szóste uruchomię parki kieszonkowe przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Myślę, że to będzie wszystko w miarę szybko. Kolejna sprawa, no to wpuścimy food trucki do Legnickiego Parku. Nie może być tak, że w Legnickim Parku nie można dzieciom kupić lodów. To jest naprawdę, no, to nie jest dobry kierunek. Ósma sprawa, no to usprawnię działanie Urzędu Miasta, między innymi w działu rejestracji. Koniec z kolejkami do kolejkomatów. Tak być nie może. To jest naprawdę banał, ale bardzo ważny z punktu widzenia legniczanek i legniczan. Odpalimy kartę legniczanina i oczywiście najważniejsze, zrobimy harmonogram remontu dróg. Tak, to co obiecałem. No i czas się skończył. Teraz odpowiedź pani Anny. Pierwsze decyzje nowego prezydenta. Czekamy na odpowiedź. Zaraz po tym, jak zostanę prezydentem, na pewno pierwsze co, to podziękuję wszystkim swoim wyborcom i wszystkim tym, którzy na mnie głosowali i tym, którzy również wybrali kogoś innego w swoich głosowaniach. Natomiast pierwsze decyzje na pewno, ponieważ jestem osobą, która jest kompromisowa, zaproszę wszystkich z Rady Miejskiej na spotkanie w celu ustalenia, jak będziemy dalej współpracować, bo uważam, że pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy pomyśleli o przyszłości naszej Legnicy, tak, o naszego miasta i dogadali się, żebyśmy mogli wspólnie razem realizować cele, które postawiłam sobie w swojej kampanii, czyli przede wszystkim spowodowanie, żeby Legnica była czysta, równa i bezpieczna. To są priorytety oczywiście, ale usprawnienie urzędu to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że szczególnie o Wydziale Spraw Obywatelskich, który w Legnicy jest mocno przeciążony. Myślę, że powstanie filia na osiedlu Piekary tego wydziału, tak żeby mieszkańcy nie musieli sfatygować się do centrum miasta, żeby załatwić bardzo pilące rzeczy. To po pierwsze. Po drugie, myślałam również o tym, w innych miastach już to wprowadzono, o tak zwanych takiej formie paczkomatów, tak żeby mogli na przykład odbierać sobie z paczkomatów urzędowych swoje dokumenty, które mógłby urząd im wysyłać, tak żeby właśnie nie musieli stać w kolejkach. To jest bardzo ważna sprawa, myślę, dla legniczan, piląca na już. Także to są pierwsze decyzje. Oczywiście kategorycznie sprzeciwiam się ewentualnym zwolnieniom i czystkom w urzędzie, bo uważam, że ktoś, kto jest kompetentny i zna swoją pracę, czasami wystarczy zreorganizować pewne rzeczy, tak żeby mógł ten urząd sprawnie działać, bo przecież nie sztuką jest zwolnić, sztuką jest znaleźć w człowieku potencjał. Zawsze w moim życiu na pierwszym planie był człowiek. I tą zasadą będę kierowała się, kiedy zostanę prezydentem, ponieważ szacunek do drugiego człowieka uważam jest bardzo ważną rzeczą. Tego nauczyli mnie moi rodzice i myślę, że to będzie kierunek mojej działalności. No i tak oto bardzo sprawnie okazuje się, udaje nam się dochodzić do końca naszego dzisiejszego spotkania. W trakcie muzyki rozmawialiśmy o tym, że żyjemy coraz szybciej, że wszelkie formy mówione, słowo mówione jest coraz mniej pożądane. Jednak przed tak ważnym momentem, jakim będzie 21 kwietnia, czyli druga tura wyborów, chcieliśmy bardzo, żeby Państwo mogli zaprezentować się mieszkańcom Legnicy i naszym słuchaczom, którzy podejmą te decyzje. Teraz czas na zadanie pytań sobie nawzajem. Pierwszy zadaje pytanie pan Maciej, pani Joannie. Bardzo proszę o krótkie pytania, ale czas na odpowiedź cały czas 2 minuty. Okay. Dziękuję. Do niedawna była pani członkiem Solidarnej Polski. Występuje pani teraz jako kandydatka, występowała do niedawna pani jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Legnicy. Teraz w drugiej turze przedstawia się pani jako kandydatka bezpartyjna. W programie wyborczym pisze pani o wsparciu przedsiębiorców, jednak w 2021 roku, wstrzymując się od głosu, doprowadziła pani do znaczącej dla nich podwyżki podatku od nieruchomości.
Mówi pani o konieczności wsparcia dla osób starszych. Jednocześnie w 2020 roku głosowała pani za likwidacją darmowych przejazdów dla seniorów. I proszę nam odpowiedzieć, dlaczego zmieniła pani zdanie w tylu kwestiach w ciągu ostatnich 2 tygodni? No to chyba są 3 pytania, ale dobrze, postaram się do nich odnieść. Wie pan, byłam też w harcerstwie, to nie znaczy, że jestem harcerką. To były dawne czasy. W tej chwili może pan wejść na stronę PKW, to nie jest nic trudnego, i sprawdzić, co tam pisze. A przy moim nazwisku pisze, że nie jestem zrzeszona w żadnej partii. To nie jest żadną tajemnicą, proszę państwa. Nie odcinam się absolutnie od swoich poglądów. Moje poglądy są chrześcijańsko-demokratyczno-patriotyczne. Jestem, byłam i będę zawsze osobą prawicową, proszę państwa, o poglądach prawicowych. Natomiast nie mam legitymacji partyjnej. No to chyba jest jasne. Naprawdę każdy z nas może sobie to sprawdzić na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, do czego bardzo zachęcam. Jeśli chodzi o podatki, owszem, podnieśliśmy. Proszę pamiętać o tym, że żeby miasto mogło funkcjonować, musi mieć pieniądze. Prezydent proponował 30% podwyżkę. Myśmy zbili tą podwyżkę do możliwego innego poziomu, bo żeby miasto się rozwijało, no musi mieć, proszę państwa, pieniądze. Wiemy o tym, że niestety no te pieniądze znikąd się nie biorą. Po drugie, jeśli chodzi o trzecie było co? Odnośnie komunikacji miejskiej. Tak jak już wczoraj wspominałam, nie ma darmowej komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska może być jedynie bezpłatna. Bo darmowa komunikacja oznacza to, że zapłacimy za tą komunikację wszyscy, no bo przecież nikt za darmo jeździć nie będzie. Samochody też nie jeżdżą na wodę, chyba że coś się zmieniło od wczoraj, ale to nie wiem, no ja dzisiaj przyjechałam samochodem, musiałam do niego zatankować i to nie paliwo po 5,19 dla jasności, które było obiecywane, tylko powyżej 7 zł. Także proszę państwa, no to tak to jest, no czasami trzeba podejmować decyzje, które są bardzo trudne, będąc samorządowcem. To nie jest tylko miłe, przyjemne, ale czasami trzeba wziąć odpowiedzialność za miasto. A odpowiedzialnością za miasto jest to, żeby kasa, skarbonka miejska nie świeciła pustkami. Tak, żebyśmy mogli zarządzać finansami, żebyśmy mogli dać chociażby czy podwyżki grupom, które na to oczekują, czy robić kolejne inwestycje. No i teraz czas na pytanie dla pana Macieja Kupaja, pani Joanna Ślinińska-Łokaj. W zasadzie nie mam za wielu pytań, bo wszystko w kampanii zostało powiedziane, ale wczoraj wybrzmiała takie pytanie, taka właściwie deklaracja ze strony mojego kontrkandydata, że będzie sprzedawał podwórka. Zastanawiam się, czy chce zrobić mój kontrkandydat z urzędu prezydenta sprzedawcę nieruchomości. Martwię się tym, że za chwilę będziemy sprzedawać chodniki i ulice. Tego się bardzo boję i chciałam wiedzieć, jak się pan do tego odnosi. Dziękuję, już wyjaśniam i powiem szczerze, że akurat dzisiaj miałem przyjemność być na 2 podwórkach i rozmawiać z mieszkańcami tych podwórek i oni z tego się bardzo cieszą. Dlaczego? Dlatego, że te podwórka są w większości zaniedbane. Miasto ma kilkaset hektarów podwórek, których po prostu nie utrzymuje, bo korzystają z nich tylko i wyłącznie wybrani mieszkańcy. Ja przypomnę, że kiedyś jak sprzedawano budynki, miasto sprzedawało je po prostu po obrycie. Nie sprzedawało tak naprawdę z żadnym terenem i ten problem rozwiązano między innymi w Trójmieście poprzez sprzedaż podwórek. Dlaczego warto i powinniśmy je sprzedawać? Dlatego, że wspólnota, jeżeli nie jest właścicielem bądź najemcą danego podwórka, nie ma możliwości zgodnie z prawem inwestować tam żadnej złotówki. Teoretycznie rzecz biorąc, nie mogą tam sobie wysypać tłucznia po to, żeby parkować samochodami, posadzić trawę po to, żeby korzystać, powiedzmy, w wolnym czasie sobie, gdzieś sobie usiąść, czy nawet grillować, czy nawet nie mogą zrobić małej huśtawki po to, żeby dzieci tam się bawiły, bo po prostu prawo im tego zabrania. Żaden zarządca wspólnoty nie zgodzi się na taką decyzję. Oni są chętni do zakupu tych podwórek, szczególnie teraz, kiedy zarząd gospodarki mieszkaniowej wynajmuje im małe części na potrzeby wiat śmietnikowych. To jest absurdalna sytuacja, że żeby postawić śmietnik, zasiek śmietnikowy, zarząd gospodarki mieszkaniowej wynajmuje im to za kilkaset złotych rocznie, a mogą to po prostu kupić od miasta, może mi to podarować i to się opłaca. Opłaca się to miasto, dlatego że po pierwsze odpada nam koszt teoretycznego utrzymania tych podwórek, których i tak nie utrzymujemy. Po drugie dajemy im możliwość tego, żeby robili to tak, jak sobie widzą, tak jak to tego, czego potrzebują. A po trzecie mamy wpływy do miasta z tego podatku od nieruchomości. To są marne grosze, może to nie będzie setki tysięcy, ale nawet jeżeli to będzie 10 czy 15 tysięcy złotych, to zdecydowanie więcej niż zero. A przypomnę, że jako miasto sprzedajemy, mamy dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań, tak, które mogą być też mieszkami komunalnymi na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Także to naprawdę nie jest nic zaskakującego. I chodników nie będziemy sprzedawać.
No i tak oto czas... Nie będziemy sprzedawać. Nigdy nie sprzedawaliśmy. Miasto nie może sprzedawać chodników. Czas ucieka nam bardzo szybko. Wydawałoby się, że to aż 40 minut, ale to było tylko 40 minut. Mniej więcej taki czas planowaliśmy na tą dzisiejszą debatę, na to nasze spotkanie. Jak już wielokrotnie mówiliśmy i myślę, że warto jeszcze ciągle przypominać, w najbliższą niedzielę mieszkańcy Legnicy podejmą ważną decyzję. Decyzję dotyczącą przyszłości naszego miasta. Serdecznie i gorąco zachęcamy do udziału w tych wyborach. No i teraz jeszcze czas wolny, że tak powiem, dla naszych kandydatów, dla naszych gości, dla pani Joanny Śliwińskiej-Łoka i dla pana Macieja Kupaja. Dla państwa minuta na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza pani Joanna. Drodzy mieszkańcy Legnicy, wesoło 1 kwietnia dokonacie wyboru, czy chcecie mieć prezydenta, który będzie słuchał mieszkańców, czy który będzie tylko obiecywał. Proponuję rozwój Legnicy oparty na moim doświadczeniu, pracowitości i odpowiedzialności za ludzi. Zadbam o mienie publiczne, o instytucje samorządowe, szkoły i przedsiębiorstwa. Miasto nie może być zabawką w rękach niedoświadczonych zawodowo osób. Legniczanie w trudnych sytuacjach muszą mieć oparcie w swoim odpowiedzialnym prezydencie. Nie będzie mojej zgody na prywatyzację spółek gminnych. W Legnicy jest wiele miejsc, które pokazują, czym zakończyła się prywatyzacja. Nie będzie mojej zgody na wyprzedaż majątku publicznego, bo miasto powinno powiększać swój kapitał, rozwijać się i służyć mieszkańcom. Nie zgodzę się na to, aby kompetentnych pracowników samorządowych pozbawiać pracy. Żaden polityk nie będzie nam, Legniczanom, nakazywał, jak mamy żyć i jak mamy rządzić naszym miastem. Nie zgodzę się na to, aby samorząd Legnicy przyjmował migrantów z innych krajów, a ja, proszę państwa, zawsze dotrzymuję swojego słowa. I czas dla pana Macieja Kupaja. Ja chciałem przede wszystkim państwu podziękować za dzisiaj. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję pani Joannie. Naprawdę to była bardzo miła rozmowa. Chciałem też podziękować 15 tysiącom osób, które na mnie zagłosowały. To było prawie ponad 47%. Niedużo zabrakło, żebyśmy mogli to zakończyć w pierwszej turze. No ale ostatecznie, no to w tej drugiej państwo zdecydujecie, jaka powinna być Legnica. Czy powinna być właśnie bezpieczna, czy powinna być czysta, czy powinna mieć równe drogi. I to od państwa zależy, dlatego bardzo serdecznie proszę, pójdźcie na wybory. Naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. I musicie zdecydować, czy wasi przedstawiciele powinni być właśnie pogrążeni w tych sporach partyjnych, mówić o migracji, o tysiącu innych rzeczy, o cenach paliwa, czy powinny jednak zająć się tym, co jest po prostu najważniejsze tutaj dla nas lokalnie, czyli czy powinniśmy się zająć drogami, czy powinniśmy się zająć czystością, czy właśnie mamy mówić o migracji, tak, i o jakichś innych dziwnych rzeczach, których tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu. Proszę, idźcie na wybory i odpowiednio zdecydujcie. Dzięki. To niby tylko 40 minut, a może aż 40 minut. Bardzo się cieszę, że państwo byliście dzisiaj tutaj z nami w studio. Mam nadzieję, że ten krótki mimo wszystko czas przybliżył państwa osoby słuchaczom, tym wszystkim niezdecydowanym, tym bardziej mniej zdyscyplinowanym, jeżeli chodzi o kwestie wyborów, i tym, którzy z tego przywileju powinni korzystać. 21 kwietnia w niedzielę wybory, w poniedziałek ważny dzień, w którym dowiemy się, jaki wynik tych wyborów będzie. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie przybliżyło i pomogło w podjęciu decyzji naszym słuchaczom i waszym wyborcom. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za wizytę w studio. Dziękujemy. Wszystkim słuchaczom dziękuję za zaproszenie, dziękuję za państwu za realizację. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Debatę poprowadził Jacek Saja. Aż żal, że nie będzie mógł zagłosować, bo mieszka w Chojnowie.